Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w siódmej części wiadomości zawadzkie. To jest, dzisiaj jesteśmy na nowym osiedlu. Taki widok z okna, tam mamy to. No, poczekajmy na te autobusy. Przystanek, no. I tutaj mamy listonownie, tutaj robią, powiększają tą listonownię. No. I tak, tam mamy dalej sklep. Przybliżę. Mamy sklep, tam mamy wieżę hutniczą. Tu mamy kościół. Mamy kościół, tak. Ja teraz przejdę na drugą stronę. Tutaj popatrzmy troszkę na las. Tu pasy, też przystanek. Dobra, ja przejdę na drugą, poczekaj. Jesteśmy właśnie na drugiej stronie. I tak, jesteśmy tutaj. Tutaj mamy taką siłownię zewnętrzną, co nasz pierwszy odcinek dalej na Błastańców. Tutaj mamy taki stół do ping-ponga. Tam mamy basen, a tam nie wiem, czy będzie widać. Dalej jeszcze mamy górkę. I tak, tutaj auto od Flintstonowni. Tak, tam dalej mamy, chyba widać tutaj, technikum stare, nieczynne już. Tam boisko, jeszcze nie pokazałem boiska, piaskownica, tutaj kosze na śmieci. Teraz pokażę Wam garaże. Tak, garaże. I tam dalej. Też garaże. Tu elektrownia jest. Tu blok numer 7. W remoncie, tam po drugiej stronie piękny obraz, możecie sobie przyjechać zobaczyć. Tutaj blok numer 6, a tutaj blok numer 5, a tam numer 4 i tam dalej, jak się nie mylę, numer 3, tak chyba. Tutaj numer 1 mamy. Nie wiem, czy tak dokładnie widać. No, tutaj. Więc tak. Teraz taka, no może ja wam poopowiadam trochę. I tak. Robimy tak. I będzie 12 łapek w górę. Kolejny odcineczek. Będzie 20 łapek w górę. Będzie 20 łapek w górę, robię odcinki aż do 2016 co tydzień. Umawiamy się. Dodam post. A w sumie postawię to kanał. Dobra, to będzie na tyle, no. Więc za chwilę powinno być to już na YouTube. Cała ekipa wiadomości zawadzkich żegna dzisiaj. Kolega niestety ze mną nie mógł być. No tak. Cześć. До свидания.